Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wesławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, przed laty usłyszałem takie powiedzenie: jeżeli kapłan nie klęka przed Bogiem, to wcześniej czy później uklęknie przed kobietą. Przed kobietą ma klękać mąż, ale nie kapłan. Przed kim klęka współczesny człowiek? Niedawno na skutek różnego rodzaju właśnie tych rozruchów ulicznych spowodowanych w Stanach Zjednoczonych śmiercią czarnoskórego człowieka pojawiły się masowe protesty podszyte również pewną ideologią skrajnej lewicy. Black Lives Matter. Że życie jest takie same, to prawda, czarne też, i żółte, i czerwone, i białe. Ale kiedy patrzy się na różnego rodzaju nagrania, kiedy to ludzie klękają przed drugim człowiekiem, całują w buty, kiedy na rozgrywkach ligowych, mistrzostwach piłkarze klękają i przepraszają za co? Przed kim współczesny człowiek klęka? Wydaje się, że popadliśmy w pewną pułapkę. Ta pułapka wydaje się ma pewien taki charakter cykliczny, bo gdy popatrzy się na losy ludzkości, to mniej więcej przeplata się to wszystko tak jak sinusoida. Raz Bóg jest górą, Bóg jest w centrum, mówimy wtedy o teocentryzmie, a później przychodzi czas, kiedy to człowiek staje się w centrum, kiedy to jest antropocentryzm, człowiek staje się na pierwszym miejscu. Tymczasem człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. I w tym podobieństwie jest nasze odniesienie do nieśmiertelności, do wieczności, do tego, co przekracza nasze życie ziemskie, do tego, co przekracza nasze życie według ciała, o czym mówił święty Paweł w drugim czytaniu. I gdy człowiek wyrzuci ze swego życia Boga, to wówczas to miejsce nie pozostaje puste. Tak jak powiedział papież Franciszek, już pewnie nieraz przeze mnie cytowany, kiedy zapytano go o modlitwę, papież Franciszek, można powiedzieć tak, ostry cios, krótka piłka. Albo modli się do Boga, albo modli się do diabła. Nie ma nic po środku. Jeżeli człowiek ze swojego życia wyrzuca Boga, jeżeli człowiek ze swojego życia nie klęka przed Bogiem, to wtedy zaczyna klękać przed czymś albo przed kimś. Miałem wczoraj rozmowę z takim 30-latkiem. Podług miary świata, bajki. Elegancki, wysportowany, trener taki personalny, ale nie mentalnie, tylko fizycznie. Zapotrzebowanie dzisiaj jest potężne takich ludzi, zwłaszcza w większych ośrodkach.
nawet ja otrzymałem propozycję, że troszeczkę by potrenować nad właśnie tą lekką nadwagą. Kariera, kasa, wszystko jest. Rodzice dumni. Tymczasem pan trener jest ciągle sam. 30 lat. I wróżę, chociaż nie jestem wróżką, że to tak będzie chyba już do końca. Matka mówi, jeśli szukasz dziewczyny i chcesz znaleźć porządną, to szukaj ją w bibliotece albo w kościele. Ja mówię, wszystko zależy od tego, po co on szuka tę dziewczynę. I tych dziewczyn w jego życiu przewinęło się sporo. I pewnie nie przed jedną klękał. Ale tak naprawdę cały czas w centrum tego życia jest on. Dlatego drugi człowiek jest mu tak naprawdę potrzebny, o ile jest w stanie wyświadczyć jakąś usługę. Natomiast całe życie ogniskuje się wokół niego. Są ludzie, którzy klękają przed pracą, zwłaszcza gdy pracują w jakiejś korporacji, która jest w stanie wyciągnąć z człowieka wszystkie siły żywotne. Są ludzie, którzy klękają przed karierą i są w stanie zrobić dla tej kariery naprawdę wszystko, przejść po wszystkich trupach, aby tylko dostać się do żłóbka. Są ludzie, którzy klękają przed władzą. Mamy teraz przecież taki piękny spektakl polityczny. Co jakiś czas go przeżywamy w naszej ojczyźnie. A to parlamentarne, a to prezydenckie, a to samorządowe. Jesteśmy też w stanie już chyba z obrzydzeniem patrzeć, co ludzie potrafią zrobić dla władzy. Tam na górze, tu na dole. Człowiek może klękać przed jakąś ideologią. Człowiek może klękać przed jakimś wierzeniem. Jeżeli człowiek nie klęknie przed Bogiem, to jest skazany na klękanie na wszystko inne, co nie jest Bogiem. I to jest jego tragedia. Wydaje się, że problem chrześcijaństwa dzisiaj nie polega na tym, że człowiek się zmienił. Zmienił się, to prawda. Już nie jest taki jak w przysłowiowym średniowieczu. Chociaż nie jest to dobre porównanie. Człowiek się zmienił, ale jego potrzeby wciąż pozostają te same, tylko chyba zmienił się sposób zaspokajania tych potrzeb. Czy chrześcijaństwo w ogóle ma jakąś przyszłość? Papież Benedykt XVI już w latach 60., kiedy kościoły w Niemczech były pełne, przepowiadał, że Kościół się ostanie jako wspólnota ludzi w małych grupach, ale ludzi, którzy będą wiedzieli, czego chcą, będą wiedzieli, co jest celem ich życia. Gdyby tak zrobić ankietę pośród nas tutaj słuchających tego Słowa Bożego dzisiaj, to ciekaw jestem, ilu z nas ceni pokorę, ilu z nas ceni skromność, cichość. Czy to są jakieś elementy, które są w stanie wprowadzić nas w jakieś dobre samopoczucie? Potrafimy się kłócić o 10 centymetrów miedzy? Czy to warte? Potrafimy w różnych dyskusjach stawiać na swoim, bez względu na to, czy jest A czy B, musi być po mojemu. Oczywiście, że czasami myślimy o pokorze, że to jest ktoś, kto stoi tylko w rogu, wszystko przytakuje, wszyscy po nim skaczą, a on tak pozwala. Nie, to nie o to chodzi w pokorze, bo pokora to jest prawda. Prawda o sobie, prawda o swoim życiu, ale to nie jest, można powiedzieć, walka na śmierć i życie o coś, co nie jest istotne. W jaki sposób Bóg zbawił świat? Potężny Bóg. Bóg, który jest Stwórcą, tak przecież wierzymy. Od którego pochodzi cały świat, wszelkie stworzenie. Można powiedzieć, że kiedy tworzy człowieka, zakochuje się w nim bez pamięci, ale dramat człowieka polega na tym, że człowiek chce żyć bez Boga. Że człowiek wierzy w to, że bez Boga stworzy inne życie. Ten cały mechanizm pokusy, jeszcze może kiedyś na ten temat powiemy więcej, ale ten mechanizm pokusy
ogrodu Eden chodzi właśnie o to samo pytanie, przed którym każdy dzisiaj z nas staje. Kto jest Bogiem twojego życia? Adam z Ewą stanęli dokładnie przed tym samym pytaniem. Przecież dobrze wiecie, że tu nie chodziło o żadne jabłko. Zresztą Pismo Święte nie mówi, że to jabłko, tylko owoc. Będziecie jak Bóg. Po co ci Bóg? Ty będziesz Bogiem. Ty będziesz ustalał granice między dobrem a złem. Ty będziesz definiował prawdę. Będziesz definiował wolność. Po co ci Bóg? Czy człowiek współczesny nie staje dokładnie dzisiaj przed takimi samymi pokusami? Po co mi Bóg? Po co mi Kościół? Po co mi ktoś ma mówić, co ja mam robić? Skoro ja chcę decydować. I skoro człowiek wywyższył siebie, skoro zdetronizował Boga, zdjął Boga z centrum swojego życia i posadził tam swoje szanowne cztery litery, i kiedy człowiek zaczynał rządzić, to można powiedzieć, jaka jest reakcja Boga. Reakcja Boga jest zupełnie odwrotna, zupełnie przeciwna. Pismo Święte dzisiaj w Księdze Zachariasza w prorocie mówi o tym, że ten, który idzie, jest pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku, ale on zwycięży. Można powiedzieć, że Bóg rezygnuje z całego swojego majestatu, z całej swojej wielkości, to o czym śpiewamy przy okazji Bożego Narodzenia. Gdzie twój tron? Gdzie twoje korony? Jezus do tego poziomu rezygnuje, że kiedy zostaje biczowany, czernim koronowany, kiedy zostaje umęczony przed śmiercią, to Izajasz mówi, wygląda nawet jak nie człowiek. Ludzie odwracają od niego wzrok. Jezus wchodzi nawet w sytuację człowieka, który czuje się porzucony przez Boga, dlatego na tym krzyżu jeszcze wybrzmiewają słowa psalmu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Można powiedzieć, że jest ogołocony ze wszystkiego. A jednocześnie ten sam Jezus staje się znakiem zbawienia. I problem chrześcijaństwa, jeżeli tak można powiedzieć, to jest problem, że on ciągle głosi tego samego Jezusa. Że nie idzie do ludzi i nie przedstawia Jezusa jako menadżera, jakiegoś trenera personalnego, który mówi, co ty masz uczynić, jak ty masz się poczuć lepiej. Który nie mówi, jak ty masz iść, bardziej rozpychając się łokciami, jak se masz radzić. Tylko Kościół głosi Jezusa, który się uniżył. Właśnie w tym uniżeniu widzimy właśnie to klękanie. Nie chcę chodzić w dyskusję, czy do komunizmu no klękać, czy nie klękać. Kościół ustala pewne zasady i też pokora to jest słuchanie Kościoła. Chociaż mi by się wydawało, że to trzeba inaczej. Jeżeli są pewne zasady, to idziemy, ale przecież niektórzy się tłuką o to, czy będą klękać do komunii, czy nie. Żeby było jasne, ja nie wchodzę w tę dyskusję. Ale czy ty klękasz w domu do modlitwy? Czy ty klękasz przed Ewangelią, przed Słowem Bożym? Czy w sytuacji, kiedy dochodzi do jakichkolwiek wyborów, konkretnych decyzji, czy w tych decyzjach klękasz przed Bogiem, czy przed światem? To jest zasadnicza różnica, którą chrześcijaństwo powinno wprowadzać w życie. Świat, w którym żyjemy, on nas wypłucze z Boga, bo jego celem nie jest doprowadzić nas do Boga. Jest płukanie z Boga i z tego, co Boże. I co nas ocali? Ocali nas tylko to, kiedy będziemy tak jak Bóg. Nie ocali nas to, że będziemy trochę jak Bóg, trochę jak świat. Jeżeli chrześcijaństwo ma się ostać, a wiemy, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, to ono się ostanie tylko tam, gdzie człowiek zegnie kolana przed Bogiem. Ale nie tylko literalnie, nie tylko w Kościele. Ale kiedy zegnie kolano, to znaczy kiedy uzna wyższość Boga we wszystkich swoich decyzjach, we wszystkich swoich postępowaniach. Dlatego jest to trudne. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie utrudzeni. Jezus nie mówi, chodźcie do mnie, kiedy jesteście spełnieni, kiedy jesteście szczęśliwi, kiedy wam się wszystko układa. Oczywiście, wtedy też przychodźmy. Ale Jezus mówi, przyjdź do mnie utrudzony, ja cię pokrzepię.
Właśnie wtedy, kiedy widzisz, masz świadomość tego, że to się nie udaje, że to nie jest recepta świata. Że bycie właśnie człowiekiem Bożym, to jeszcze bardziej dostajesz po tyłku. To jeszcze bardziej cię kopią. Przyjdź z tym do Jezusa. Papież Benedykt XVI, już ostatnia myśl, papież Benedykt XVI zachęca nas do tego, żebyśmy mieli myślenie rolnika, siewcy, który robi robotę, wydaje się, bezsensowną. Wysiewa ziarno. Przecież można to ziarno zgromadzić w spichlerzach, sprzedać. Tymczasem on wychodzi i sieje to ziarno, wiedząc o tym, że to ziarno padnie w różne miejsca, że to nie każde ziarno zostanie później, zaowocuje plonem. Ale jednak jest gotów to ziarno wysiewać. Czy my mamy odejść od Chrystusa? Czy my mamy zmienić swój sposób życia z chrześcijaństwa na światowy? Jeżeli nam się wydaje, że tyle się traci przy tym, jeżeli nam się wydaje, że ciągle niby człowiek chce dobrze, a to wychodzi jak wychodzi, to Jezus mówi, nie rezygnuj z tego, nawet jeśli jesteś utrudzony. To wszystko ma swój cel. Jest taki film, polecam go obejrzeć, już trochę lat ma ten film, ale jest, wydaje się, rewelacyjny, z Al Pacino, Adwokat Diabła. O, widzę, zimna woda oglądała. W każdym razie prawnik staje przed pokusą potężnej kariery. I wydaje się, że za tym idzie. Później się okazuje, no już nie będę wszystkiego opowiadał, bo nie obejrzycie. A później się okazuje na końcu ten sam diabeł kusi go próżnością. Wbija go w pychę. To, co diabeł jest w stanie uczynić, to żeby nas postawić w centrum. Nasze pożądania, nasze pragnienia, nasze decyzje. Tymczasem prawdziwy chrześcijaninem jestem wtedy, kiedy w centrum nie stoję ja, ale kiedy jestem w stanie klękać przed Bogiem. Nie tylko na mszy świętej, nie tylko na modlitwie. W codzienności, kiedy wyznaję życiem, Bóg ma rację. Jeśli w to wierzysz, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Jeśli Bóg nie ma racji i chcesz Go poprawiać, choćby w najmniejszej sprawie, to znaczy, że jeszcze jest to co do roboty.